Dowódcą kompanii jest kapitan Sławomir Kubanek. W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą dowódca pocztu kapitan Mikołaj Złotnicki, sztandarowy starszy sierżant Sławomir Neyman, asystujący starszy sierżant Alojzy Kowalewski. Dowódcą pododdziału asystującego jest porucznik Zdzisław Pychowski. Centrum Szkolenia Logistyki. Szanowni przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, szanowni państwo mieszkańcy naszego miasta. Spotkaliśmy się, aby wspólnie świętować dzień, w którym Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Stając na rynku, spoglądamy na pomnik żołnierza polskiego, dostrzegając w tej sylwetce ofiarność wielu naszych rodaków, którzy przez kilka pokoleń stawali do walki o wolną i niezawisłą Polskę. Proces ten nabrał wyraźnego kształtu w listopadzie 1918 roku. Wówczas na zgliszczach starego porządku, przekreślonego przez I wojnę światową, Polacy zaczęli odbudowywać państwo. Ów proces był możliwy, ponieważ między innymi na grudziąckiej ziemi przez 148 lat pielęgnowaliśmy ojczyznę w domach, w umysłach i w naszych sercach. Dziś wzywamy do apelu bohaterów insurekcji kościuszkowskiej. Pamiętamy również o uczestnikach powstania listopadowego, styczniowego czy wielkopolskiego. Z kolei w słowach Mazurka Dąbrowskiego, które przed chwilą śpiewaliśmy, wyraziliśmy szacunek dla polskich legionistów. Nasza obecność tutaj to hołd i podziękowanie tym wszystkim, dla których niepodległość Polski była warta utraty życia, prześladowań bądź wygnania na obczyźnie. Cześć ich pamięci. Baczność! Decyzja nr 1497 ministra obrony narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku, ułożonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienionym żołnierzom nadaję Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Major Łostowski Marek, chorąży Wojtacki Tomasz. Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Major Skupiński Dariusz. Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Pan Przybylak Adam. Decyzję podpisał minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. 5 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych niżej wymienionego oficera z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym mianuję na stopień kapitana porucznik Pawłos Waldemar. Decyzję podpisał dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej Andrzej Wasilewski. Rozkaz personalny komendanta Centrum Szkolenia Logistyki nr 63 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie mianowania na kolejny stopień wojskowy. Rozkazem personalnym nr 63 z dnia 23 października 2015 roku
z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym niżej wymienionego podoficera mianuję na kolejny stopień wojskowy, na stopień młodszego chorążego, starszy sierżant Bory Marian. Rozkaz podpisał. Poszłość! Komendant pułkownik Krzysztof Tokarski. W towarzystwie wojskowego komendanta uzupełnień w Grudziądzu, pana pułkownika Marka Magowskiego. W uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty medal otrzymują major Marek Łastowski, chorąży Tomasz Wojtacki. Wyróżnienie. Brawo, wrot. Do szyku, stąd. Szanowni Państwo, decyzją ministra obrony narodowej w dniu dzisiejszym mianowani zostali na stopień kapitana porucznik Waldemar Pawlos. Na stopień młodszego chorążego starszy sierżant Marian Poryń. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś na apelu na grudziąckim rynku przed pomnikiem żołnierza polskiego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Wstańcie do apelu! Wołam bohaterów! Strzelców Sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa 16 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej, 18 Pułku Ułanów Pomorskich, 10 Dywizjonu Artylerii Konnej, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Centrum Wyszkolenia Żandarmerii, Wyższej Szkoły Pilotażu. Ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i w dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Salwy honorowej! Ładuj! Salwą! Salwą! Thank you.
Krystiana Ardanowskiego pan Janusz Kołodziejski. W imieniu posła Krzysztofa Czabańskiego pan Jerzy Przybylski. Przedstawiciele władz samorządowych Grudziądza z przewodniczącym Rady Miejskiej Grudziądza Arkadiuszem Gorzką i prezydentem Grudziądza Robertem Malinowskim na czele. Przedstawiciele starostwa powiatowego Sławomir Sternicki, sekretarz stanu. Maria Malinowska, radna starostwa. Przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem Andrzejem Radziewiczem na czele. Pułkownikiem Krzysztofem Tokarczykiem na czele. Grudziądzu. Zastępca komendanta młodszy inspektor Wiesław Dziadkowiec. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu z zastępcą komendanta miejskiego młodszym brygadierem Dariuszem Sęgierskim na czele. Przedstawiciele Sądu Rejonowego z panem prezesem Bogdanem Tężyckim na czele. Karnego numer 1 z dyrektorem pułkownikiem Krzysztofem Janiszewskim na czele. Przedstawiciele zakładu karnego numer 2 z zastępcą dyrektora porucznikiem Piotrem Grabskim na czele. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu z panem Krzysztofem Pokorą na czele. Przedstawiciele instytucji związków jednostek organizacyjnych stowarzyszeń. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z panią Różą Lewandowską na czele. Przedstawiciele Zarządu Rejonowego PCK z panią Ewą Szymańską na czele. Przedstawiciele Muzeum imienia doktora Władysława Łęgi z panią dyrektor Violettą Pacuszką na czele. Przedstawiciele cechu rzemiosł różnych przedsiębiorczości z panem Wiesławem Łasińskim na czele.
na Wydziale Rodzinnych Ogródków Działkowych z panem Piotrem Gadzikowskim na czele. Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej. Przedstawiciele grudziąckich szkół. Thank you.
Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz z panem Tomaszem Kędziorem na czele.